Rada dopisuje. Drodzy Państwo, dużo słów, ale chciałbym je tutaj w miarę skrócić. Coś nowego. Nie było tutaj tyle piachu, nie było gastronomii, nie ma jeszcze w tej chwili trunków, będą za 2 tygodnie, bo Rada Miejska na mój wniosek podjęła taką uchwałę. Czas na upromocnienie. Wierzę mocno, że ta plaża dzięki Woprowi będzie bezpieczna dla wszystkich. Wierzę również, bo były trochę tutaj obawy, jeżeli chodzi o alkohol na plaży, ale jest praktycznie wszędzie, nad morzem, nad jeziorami, nad rzekami. Wierzę mocno, że w żaden sposób to nie wpłynie na niebezpieczeństwo. Bardzo serdecznie chciałem podziękować tutaj panu dyrektorowi Przemysławowi Leniowi, który przez ostatnie dni, czy nawet tygodnie dbał o to, żeby plaża wyglądała tak, jak wygląda. Może to nie jest jeszcze takie marzenie jak Serocz w Zegrze, ale drodzy Państwo, na pewno, tak jak wiele osób mówi, wygląda zupełnie dobrze, powiedziałbym. W ten sposób myślę, że w kolejnych latach, jeżeli zdecydujemy, że miejsce na plażę będzie właśnie tutaj, to będziemy starali się, żeby wyglądała coraz lepiej. Chociaż niektórzy mówią, że te wszystkie nowoczesne sprawy niekoniecznie muszą być tak ważne. Widzimy piękną naturę i to też jest bardzo cenne. Gratuluję przedsiębiorcy, nie będę wymieniał nazwisk, nie chcę tutaj reklamować, ale cieszę się, że ktoś po naprawdę wielu latach zdecydował się na to, aby prowadzić tutaj działalność gospodarczą. Spojrzałem w prawo, widzę, że dodatkowo poza bezpieczeństwem wody będzie tu bezpiecznie i z Agencji Ochrony. Muszę też tutaj powiedzieć o tym, że jest teren monitorowany przez 24 godziny, ale tu pewnie szerzej pan dyrektor jeszcze opowie o atrakcjach. Także ja bardzo serdecznie gratuluję, też chciałem podziękować naszej spółce PPUK, która też spędziła tutaj dużo czasu nad przygotowaniem terenu.